Okręt podwodny Rzeczpospolitej Polskiej Jastrząb zakończył swoją służbę 3 lata temu, po czym jako eksponat dydaktyczny dla studentów Akademii Marynarki Wojennej został umiejscowiony na tym placu bezpośrednio przy porcie wojennym i 3 flotylii Rzeczpospolitej Polskiej. Niezrozumiałym dla mnie, myślę, że dla wielu Gdynian i Polaków, jest likwidacja dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni i przeniesienie inspektoratu do Warszawy. Jeżeli poważnie myślimy o obronności naszego kraju oraz o rozwoju i zdobywaniu umiejętności wespół z siłami zaprzyjaźnionymi NATO, niemożliwym jest koordynowanie i korelowanie tych działań z odległości 400 km od miejsca, gdzie te manewry bądź nie daj Bóg operacje obronne musiałyby się odbywać. Stąd będę dążył do tego, aby na nowo przywrócić dowództwo marynarki z siedzibą w Gdyni. Tu pozostaje infrastruktura, tu pozostają kadry, tu są uczelnie, tu jest miejsce pracy dla kilkuset wykształconych, kompetentnych, mądrych i oddanych oficerów i marynarzy Rzeczpospolitej Polskiej.